Myślałem, że ci się przydam jakoś, ale ty w ogóle nie potrzebujesz wsparcia, chociaż tu widzę, są rączki z tyłu jakieś. Nie, no wiesz, na prostej powierzchni nie potrzebuję. Co prawda, mieliśmy tu parę zakamarków rozmaitych dookoła, ale cały czas pan Jakub nadzór tutaj optyczny sprawuje. Wiesz, to jest zawsze, jak właśnie jakaś ekipa pracuje ze mną, no to rzeczywiście jest to wyzwanie, wiesz, dla wszystkich i nagle pamiętam, że, bo była bardzo duża ekipa tam, dla TTV robiliśmy taki program, ogromna i każdy mi potem mówił, wiesz, ile on wyniósł z tego, w ogóle spotkania, z tego spotkania ze mną, że trzeba bardzo zwracać na to uwagę, no, gdzie co kładziesz, żeby jednak ten przejazd był, że wiesz, ta wrażliwość, że ja jadę, to każdy już się rzuca do pomocy, bo wiedzą, że ja na przykład przez próg nie przejadę. Bardzo fajne były takie zachowania, wiesz, i ludzie mieli nawet taką właśnie czujność. Taką czujność i taką refleksję na koniec, że im się to przydało do czegoś, że to ich wzbogaciło, wiesz. Że to jest rodzaj uważności, której nam często w życiu tak, brakuje. Tak. Fajne jest chyba, a teraz będziesz zerkać cały czas, jak nie, nie będę, bo wiesz, nie muszę patrzeć w lustro cały czas, nie, już nie, już dawno nie. A jak patrzysz, to co widzisz? W tej chwili? Mhm. To jest dobre pytanie, bo długo pracowałam na to przez ostatnie lata, żeby widzieć wreszcie coś, co mi się podoba, co akceptuję, o. Czyli ten swój wizerunek, który przez długi czas był dla mnie taki, nawet powiedziałabym, odrażający momentami, tuż po wypadku, kiedy nie mogłam w ogóle, po prostu kiedy wiesz, przypadkowo nawet gdzieś natrafiłam na lustro i to było dla mnie takie szokujące, wiesz, jak się pojawiał ten wózek i jakieś takie zaburzone proporcje, kompletnie niedługo tego nie akceptowałam, więc dzisiaj mam naprawdę przyjemność i oczywiście nie mam czegoś takiego, że wiesz, uwielbiam patrzeć godzinami w lustro. Nie, po prostu mam tak duży dystans już do siebie, że czy się zobaczę w ładnym stroju, w ładnym makijażu, czy zupełnie sauté, to po prostu zawsze się sobie podobam. To jest ważny element w życiu każdego z nas. Kobiety bardziej świadomie do tego podchodzą, mężczyźni myślę nie. Czyli moment, w którym zaczynamy się akceptować, po prostu się lubić. Tak. Przestajemy się oceniać, weryfikować i przez pryzmat błahych spostrzeżeń i odbić w lustrze zaczynamy o sobie myśleć ciepło. Ale to jest bardzo trudne, wiesz, kiedy złapać ten moment, wiesz. U mnie właśnie wypadek był czymś takim, co zmieniło w ogóle całe moje życie i było punktem zwrotnym, gdzie ja, to jest taki mój punkt odniesienia, w którym ja musiałam wiele rzeczy pozmieniać. To było bardzo wyraźne, namacalne i wiesz, tu nie było odwrotu. Trochę, no. Tak, więc przeciętnie człowiek generalnie ma trudniej, ja zawsze mówię, wiesz, żeby sobie poukładać wartości tak, jak należy, żeby właśnie zrozumieć, co jest ważne dla niego, żeby złapać ten dystans do siebie, wiesz, no, jak to zrobić na przestrzeni lat, wiesz, zwłaszcza jak się pracuje w mediach i czy na scenie, to bardzo jest trudno ten dystans i ja naprawdę ludziom współczuję, kobietom zwłaszcza, chociaż teraz faceci widzę coraz większy też mają ten problem, żeby poczuć się dobrze w swoim ciele, żeby w ogóle ze sobą, nie tylko w ciele, że cały czas jednak próbujemy spełniać oczekiwania czyjeś, że cały czas się porównujemy do kogoś, jest moda, za którą trzeba nadążyć, jest młodość, która przemija, wiesz, to wszystko jest naprawdę bardzo obciążające. A jak, wiesz, tak spadniesz na dno i zrozumiesz, że te rzeczy są naprawdę mało istotne, no to w pewnym momencie, wiesz, uwalniasz się od tego i to, ja to właśnie interpretuję u siebie w swoim życiu jako dar, że ja miałam taką szansę to zrozumieć po prostu w miarę szybko. Dużo czasu ci to zajęło? No kilka lat na pewno, wiesz, bardziej odnalezienie się w tej sytuacji, no bo to po prostu było tak inne od tego, co znałam. I niespodziewane, myślę, nie? I niespodziewane zupełnie. Nie miałam zupełnie żadnej instrukcji obsługi tego wydarzenia, tej sytuacji i siebie. No i musiałam wszystko, wiesz, gdzieś eksplorować samodzielnie. Długo, no. No to zależy oczywiście, co dla kogo jest długo. No. Dla niektórych to całe życie trwa. No tak naprawdę im się tego momentu nie udaje osiągnąć. Masz poczucie, że jesteś takim feniksem z popiołów? Tak, absolutnie. Jaką pracę trzeba wykonać, żeby no, powstać z trudnych momentów? Oj, to jest skomplikowane, no, to jest długi proces, w głowie zwłaszcza. I znów, no, jeżeli patrzymy na czas, no to każdy to inaczej interpretuje. No, u mnie minęło od wypadku ile? 15 lat niebawem. Dziękuję, no, 15, już nawet nie liczę tego. Wiesz, no niby to jest dużo, ale w skali życia też nie jest to bardzo długo. To jak w ogóle zmieniło się wiele w mojej głowie i
No to jest, ja myślę, że niektórzy, wiesz, całe życie muszą przeżyć, żeby do tego doszło u nich. Bo pamiętam nasze spotkanie, to chyba gdzieś było w Pałacu Kultury i była premiera płyty grupy Pectus. I pamiętam, że mimo tego, że miałem doświadczenie jako dziennikarz i jako człowiek, to nie za bardzo wiedziałem, jak się odnaleźć w sytuacji, czy ukucnąć przy tobie, czy usiąść, jak poprowadzić tę rozmowę, nie znając twojego stanu emocjonalnego, w którym jesteś, czy jesteś z tym pogodzona, czy nie. I myślę sobie o perspektywie nie tej twojej, a tej, którą ty obserwujesz u innych ludzi, jak my, będąc całkiem z boku, niekoniecznie potrafimy sobie poradzić z sytuacją. Czy ktoś, dowiadujemy się, że nie wiem, że ktoś jest chory onkologicznie, że ma jakąś traumę, my nie potrafimy się zachować. Masz swoje obserwacje, z czego to wynika? Że ludzie, no bo czułaś to na własnej skórze, pewnie i spojrzenia, i dziesiątki. Wiesz innych. Co, myślę, że to ja zawsze staram się interpretować to pozytywnie. To znaczy, nie chcę widzieć, wiesz, jakichś złych intencji w ludziach, bo prawdopodobnie nie chodzi wcale o nie. Jednak to wynika najczęściej z empatii. Próbuję sobie wyobrazić siebie. I rzeczywiście, ja też wcześniej nie miałam w ogóle styczności ani z ludźmi niepełnosprawnymi, chorymi. I pamiętam jeden taki koncert, kiedy graliśmy z zespołem Various Monk dla młodzieży niepełnosprawnej. Było sporo dzieciaków, takich dzieciaków, no młodzież po prostu na wózkach, niektórzy, wiesz, bez kończyn, tam jednej nogi, jednej ręki. I ja pamiętam, jak ja strasznie to przeżywałam, właśnie to, co ty mówisz. Nie wiedziałam, jak mam do nich mówić. Wiesz, w czasie koncertu łapałam się na tym, że na przykład mówię, skaczemy i skaczemy, wiesz. I nagle mówię, Boże, co ja palnęłam, wiesz, albo klaszczemy, a ktoś tam ręki nie ma. I ja za każdym razem siebie, tak, po prostu ja się czułam fatalnie. Po tym wszystkim spotkaliśmy się z nimi. Ja im to powiedziałam, że wiecie co, ja się tak głupio czuję, ja nie wiem w ogóle, jak mam się zachować. Jakoś tak mi jest przykro, smutno, że was to dotknęło. Jesteście tacy piękni, młodzi, bo to byli naprawdę, no takie, wiesz, piękne, radosne buzie i oni w ogóle nie zdradzali takich, wiesz, tego, czego my byśmy oczekiwali, my sprawni, że oni powinni być smutni, jacyś przygnębieni. Oni byli weseli, bawili się w tej chwili. Naprawdę była bardzo fajna atmosfera. I oni mi właśnie to uświadomili wtedy, że dla nich to jest zupełnie normalne. Nikt w ogóle nawet nie zwrócił na to uwagi. To rzeczywiście sprawni ludzie mają problem, ale właśnie dlatego, że nie chcą urazić, nie znają po prostu. Myślę, że to wynika z niewiedzy. Mało jest wciąż wokół nas takich osób. Wiesz, no ja jestem jedną jednak z nielicznych, która gdzieś tam... Dostąpiła obu doświadczeń po każdej stronie. Tak, to prawda. Jesteś cudownym łącznikiem też dzięki temu. No właśnie, więc ja też troszeczkę swoją rolę tak traktuję, że ja troszeczkę tutaj mam taką funkcję edukacyjną. No masz taką misję też, taką i też przywilej misję. Z pewnej strony. Nie? Tak, bo to jest bardzo piękne, wiesz, że można ten dystans skracać, zwłaszcza, że naprawdę prawie nic nas nie dzieli, wiesz? To są takie niuanse, do których my, ludzie z niepełnosprawnością, się przyzwyczajamy. Mamy po prostu jakieś inne swoje patenty na to, jak to ogarnąć, jak się poruszać w tym świecie. Ale jest coraz więcej osób takich aktywnych jak ja, a nawet bardziej. Ja właściwie od nich się uczę. I pokazują za każdym razem, że to nie jest żaden problem. Myślę, że jak tak sobie rozmawiamy, tutaj siedzimy, to już nagle znika ta sytuacja, prawda, że jest wózek. No, on się pojawia na początku, kiedy widzisz, tak? Kiedy mówię, chodźmy i po chwili łapię się, że ojej, tak. Znowu popełniłem gafę, albo nie, że znowu, tylko popełniłem po prostu, nie? Bo sformułowałem dokładnie to, co ty mówiłaś w kontekście sceny, skaczmy, klaszczmy. Tak, tak, tak. Tu język jest ten sam, my nie zastanawiamy się, czy ja też mówię, że idę, nie mówię jadę, bo to jest dla mnie właśnie, to jadę jest dla mnie nienaturalne, jadę autem, a tutaj to są moje nogi, wiesz, także kwestia jest tylko skorygowania tych jakichś takich... Niedopowiedzeń, po prostu, tak, ale przede wszystkim chyba niezrozumienia tej drugiej strony, bo ty powiedziałaś o tym, że nigdy nie zakładasz, że ktoś mógłby mieć złe intencje. One się po prostu dzieją, bo są to przyzwyczajenia językowe, jakieś zupełnie inne sprawy i wtedy jest po prostu normalnie, bo nie powiem, że lżej, jest po prostu normalnie, tak? Tak. Ale dlatego spytałem o tą zupełnie drugą perspektywę, swoją własną, nie tylko po to, żeby się usprawiedliwić, ale po to, żeby być może ktoś, kto będzie nas oglądał, wiedział, jak w takiej sytuacji się zachować. My bardzo stereotypowo podchodzimy do wszystkiego i wydaje nam się, zakładamy z góry, że jak widzimy zdrowego, pięknego mężczyznę, takiego jak ty na przykład, no to jesteś na pewno, z całą pewnością, szczęśliwym człowiekiem, niczego ci nie brakuje, prawda? Widzimy dziewczynę na wózku, no to
No z pewnością ona jest jednak no, poszkodowana, cierpi, ma problem. To jest takie uproszczenie jest myślenia, tak. Ale tak to wygląda. Natomiast przecież dobrze wiemy, ile osób sprawnych, zdrowych ma bardzo wielkie problemy, których nie widać. I ja nawet, wiesz, myślę o nich, że oni mają dużo trudniejszą sytuację ode mnie, bo ja przynajmniej mogę sobie pozwolić na słabość. Każdy widzi, okej, i mnie usprawiedliwia, że ja, no przecież jestem na tym wózku, więc ja mogę. Albo nie musisz móc wszystkiego, tak? Nie muszę, dokładnie, więc ja mogę na dużo więcej sobie pozwolić, wiesz, na więcej luzu, na więcej swobody. Prawda. Sama ze sobą, tak, wiesz, bo wobec mnie nie ma takich oczekiwań. No nie oszukasz pod tym względem nikogo po prostu. Oczywiście, tak. Znam swoje ograniczenia, ale znam swoją siłę też ale też nie muszę niczego udowadniać. Mam przywileje w związku z tym, że jestem na tym wózku, wiesz. I mówię o tych przywilejach dlatego, że ja patrzę w jasną stronę życia i zawsze szukam pozytywów w każdej sytuacji. Więc to też w pewnym sensie jest pozytywne, że ja mogę wykorzystywać tę słabość niby, żebym właśnie no, nie musiała, wiesz, ciągle musieć, wiesz, być najlepsza we wszystkim i tak dalej. Kiedyś miałam takie poczucie, wiesz, i bardzo, bardzo goniłam za czymś, co zupełnie nie wiedziałam, gdzie się znajduje i co wiesz, wszyscy nazywali sukcesem. Ale jak się z młodą osobą, ma 20 no lat, to jest naturalne, karierę, tak. I dostajesz super szansę, która zmienia nie tylko twoje życie, ale też twoje rodziny, bo czytałem, że żyliście w skromnych warunkach razem z siostrą Martą i że nagle sobie mogliście pozwolić na nowe rzeczy, że byłaś absolutnie szczodrą siostrą pod względem prezentów i tych gestów, które nie były tylko twoim sukcesem, ale rodzinnym. I myślę, że to wtedy jest normalne, no bo jesteś młoda, wiesz, że ktoś zauważył twój talent i to wszystko pięknie się rozwija. Z drugiej strony musisz się nauczyć tego świata, który już w tamtych latach nie był przyjemny, a co dopiero dziś, nie? Bardzo trudny, dlatego ja mówię dzisiaj z mojej perspektywy, już z ogromnym dystansem, który mam i do świata, i do siebie, to jest po prostu luksus, naprawdę, bo jak wiesz, wyobrażasz sobie, jak teraz ci młodzi ludzie zaczynają i pamiętam siebie jeszcze z tamtego czasu, to naprawdę pomimo tego, że gdy patrzyłeś z boku, no to mówisz, no nie brakuje niczego tej dziewczynie, a jednak wiesz, ja miałam ogromną pustkę w sobie i smutek, i lęk jakiś, wiesz, takie rzeczy się działy w mojej głowie, że naprawdę trudno było momentami. Można inaczej, czy to jest taki z jednej, w cudzysłowie wzięty przywilej młodości, czy przypadłość jest lepszym określeniem? Nie mam pojęcia. No niestety nie ma na to recepty, wiesz, każdy z nas, no to jest banał, ale no każdy z nas musi to sam znaleźć. Zastanawiam się, czy robiłaś taką analizę, czy zastanawiałaś się, co straciłaś w związku z wypadkiem, a co zyskałaś? Tak, zdarzało mi się, absolutnie. Oczywiście staram się skupić na tym, co zyskałam. To jest taka moja decyzja, którą podjęłam na samym początku już tej drogi, że chcę skupić się na pozytywach, bo ja wiem, że tylko to jest dla mnie wyjście z tej sytuacji, bo naprawdę stoisz wtedy na granicy albo popadniesz w głęboką depresję i niemoc, już tak, całkowicie. Tak, nie? Tak, jest to bardzo proste, bo rzeczywiście wydaje się, że nic nie jest dobrze, że wszystko stracone, że naprawdę, że nie ma się czego za bardzo uczepić jakiej pozytywnej myśli, jest taki moment. I że poprzednie życie no, w pewnym sensie uciekło, nie? Tak, absolutnie. Ono się skończyło, na pewno. Nie bezpowrotnie, jak pokazuje twoja historia, ale ma zupełnie tak, inny wymiar. Ja to traktuję jako już zupełnie inne, drugie życie. Jest. Także to też jest w sumie przywilej, że ja dostałam jakąś drugą szansę. Tak chcę na to patrzeć. Na pewno widzę to tak i nie wiem, czy to jest tylko kwestia mojego podejścia do sytuacji, bo niektórzy mogą tak to interpretować, ale okej, że znacznie więcej zyskałam niż straciłam. To jest na pewno kwestia podejścia, ale tak jak mówię, ja tak wybrałam. Chcę po prostu dobrze się czuć w swoim życiu i wiem, że tylko szukając w nim wiesz, pozytywnych, no nie tylko, bo wiadomo, że wiesz, też się szukasz cały czas pozytywnych, a przychodzą różne. Przychodzą różne, tak, ale właśnie z dystansem, ze spokojem się im przyglądam. No i właśnie ten dystans do siebie, że to moje ciało, ta moja powłoka, to nie jest coś, co mnie definiuje, to nie jest też coś najważniejszego w moim życiu, że ono jest po prostu kruche i rzeczywiście no, na tym etapie, kiedy jesteś młody, sprawny, wszystko ci się układa i wiesz, czujesz siłę w tym ciele, no bo to jest naturalne jeszcze, jak jesteś wysportowany, wiesz, masz nad tym kontrolę, masz takie wrażenie. To absolutnie masz do tego pełne prawo, no to jest siła młodości. Witalności tego wszystkiego. Tak, i to jest też piękne takie, ale
No ale nagle, wiesz, to się kończy gdzieś i u mnie akurat to był taki moment, kiedy no, tak dość brutalnie nagle zrozumiałam, że na tym nie można polegać, ale też to... I że nie można na tym poprzestać też, bo co innego... Dokładnie, to nie jest koniec mnie, tak? Bo ja bardzo mocno się identyfikowałam ze swoim ciałem, ze swoim wizerunkiem i jako artystka, i jako kobieta i czułam bardzo dużą siłę w ciele. Do tego stopnia, że wiele rzeczy innych odpuściłam. Wydawały mi się one mniej ważne, albo też mniej ważne dla innych ludzi. Zdawało mi się, że wiesz, to jak jestem postrzegana, to jest najważniejsze. I to jest okropne, wiesz, to jest... wiesz, bo w jakimś pewnym momencie życia to daje satysfakcję i daje radość, ale to jest... Na krótką metę. Bardzo na krótką metę i wręcz zamiast dawać to ci poczucie własnej wartości, to odbiera jednak. Bo cały czas zadajesz sobie znaki zapytania, czy dzisiaj wystarczająco. Czy wystarczająco, tak. Teraz są jeszcze w ogóle czasy znacznie gorsze dla takiego podejścia, prawda? Bo masz, wszędzie się konfrontujesz z tym i nawet nie chcę sobie wyobrażać, wiesz, jak dzisiaj te kobiety młode, w każdym wieku, które gdzieś tam, wiesz, na tych Instagramach się udzielają, jaką one czują presję. Więc ja właśnie znów do tego wracam, że ten moment, kiedy nagle to wszystko runęło, oczywiście on był przygnębiający całkowicie w pierwszej chwili, no bo nagle zrozumiałam, że ja już nic nie mam, co ja w ogóle jestem w stanie teraz sobą reprezentować, w jaki sposób. Ale za chwilę zrozumiałam, że to jest uwolnienie, że to jest, wiesz, to uwolnienie od wizerunku, od tego... Od konieczności bycia jakąś określoną, tak, nie przez siebie, a przez innych. Tak, to była jedna z ważniejszych dla mnie, jeden z ważniejszych plusów. Ja po prostu wyszłam wreszcie z tego więzienia, które sobie sama stworzyłam. Naprawdę. A te kraty były z wyobrażeń o sobie samym, kreślone niby przez tak, innych. Ile miałam... takich negatywnych myśli w sobie, nie tylko na swój temat, ale też dotyczących innych osób, wiesz, bo nagle inne piękne kobiety stanowią konkurencję. Tak tylko je widzisz. Nie jesteś w stanie się zaprzyjaźnić z żadną dziewczyną, czy nawet porozmawiać bliżej. Jeszcze nie daj Boże, jak jesteś z facetem i się pojawia jakaś inna kobieta, no to nagle się zazdrość pojawia. Jakieś takie chore rzeczy, które... Ja już dzisiaj kompletnie tego nie mam w sobie i to jest... Dzięki temu jest spokój chyba duży, tak, co? absolutnie, więc to jest jeden z tych plusów. Dlatego mężczyzna, co tam jest z tyłu, o Kubę, nie jesteś zazdrosna? Nie. I jak on się z tym ma? Nie wiem, trzeba go zapytać. Wiesz, on mi nie daje powodów też. Nie daje powodów, wiesz, to w ogóle o co chodzi z tym dawaniem powodów. A to jest kwestia zaufania, nie? No tak. Myślę sobie o tym, czy można liczyć bardziej na partnera, który tak pięknie we właściwym momencie się przy tobie odnalazł. No to jest właśnie ten timing tak zwany, wiesz, kiedy ludzie trafiają na siebie w odpowiednim momencie i na odpowiednim etapie swojego życia. Ja myślę, że to jest też to, co ja wypracowałam w sobie, że ja byłam gotowa na związek, który jest spokojny. Ja byłam spokojna, byłam pogodzona ze sobą i wiedziałam, że... Czy to jest to? Że uprościłem trochę. Wiesz, no tak, że ja nie chcę się jakoś tam szarpać. Ścigać, dokładnie, że ja mogę... Poza tym, ja miałam po raz pierwszy okazję być sama przez dłuższy czas. I to dało mi też ogromną taką naukę, lekcję w ogóle samej siebie. I zrozumienie tego, że człowiek nie potrzebuje do szczęścia, czy do... To się tak teraz chce się wszystkim wmówić, że my zawsze potrzebujemy drugiej połowy, szukamy. My naprawdę mamy wszystko prawie w sobie. Ludzie są naszymi towarzyszami w życiu. I oczywiście jest pięknie być z kimś, jeżeli to jest dobry związek i to jest fajna relacja. Na obojga. Absolutnie. Natomiast jeżeli to jest zła relacja, to nie ma ona najmniejszego sensu. I my mamy w sobie wszystko to, co nam wystarcza de facto. Tak mi się wydaje, że wiesz, trzymamy się kurczowo jakichś relacji, bo one nas właśnie definiują też społecznie i gdzieś dopełniają, ale nie, one nas, tak, ale one to, nas mówisz, ograniczają bardziej. To, co mówisz, jest jasnym sygnałem do tego, że najpierw trzeba być w zgodzie ze sobą, tak, i z pełną świadomością na to wszystko, co nam jest dane, na to, nie wiem, wolumen, potencjał, emocje, na cokolwiek tam sobie do tego worka jestestwa wsadzimy, że to jest punkt wyjścia, bo ani nie dasz partnerowi, partnerce niczego więcej, jeśli sama ze sobą nie jesteś
poukładane. Tak, i myślisz sobie, że ktoś może po prostu chcieć teraz towarzyszyć ci w życiu i jesteś na to otwarty. Zapraszam. Ale jeżeli nikt się nie zdecyduje, no to trudno, no i nie masz tego ciśnienia w sobie. I myślę, że rozumiesz też, co jest ważne. No to prawdopodobnie też z czasem przychodzi, że choć pewnie nie u wszystkich, czego oczekujesz od związku. Właśnie, że tak naprawdę no nie oczekujesz, te oczekiwania to jest za dużo, co my robimy. My mamy za dużo oczekiwań. My chcemy po prostu czuć się dobrze ze sobą. Te oczekiwania to czwarta umowa jest, wiesz? A, okej. Nie oczekuj niczego. Nie oczekuj, no właśnie, więc o to chodzi, I albo jesteśmy partnerami, którzy idą, wiesz, wspólnie gdzieś przez życie na jakimś etapie i dobrze się z tym czują, albo nie, no. Uciekliśmy od tego, co jest punktem wyjścia i częścią twojego życia. Bo niewiele jest osób, które ma taki głos jak ty i tak pięknie śpiewa. Jakiego numeru nie włączę, to mam zawsze ciarki na ciele, bo to jest jakby taki, wiesz... Masz świadomość tego, że twój głos może tego typu emocje wywoływać? Że przenosi trochę, idąc z tą nomenklaturą, która jest ci bliska, czyli związana z astrologią, że trochę przenosisz ludzi w kosmos tym głosem? Już nigdy nie patrzyłam na to w ten sposób. Zawsze... Byłam bardzo krytyczna wobec siebie, ale to znów wracamy do tematu tego z przeszłości, gdzie ja czułam, wiedziałam, że jestem atrakcyjna, że jestem, wiesz, tu mam siłę, natomiast głos to było dla mnie coś takiego dodatkowego, co jest absurdalne właściwie, ale tak gdzieś jakoś to zboczyło niepotrzebnie w taką stronę. I ja w pewnym momencie przestałam mieć radość ze śpiewania. To cię stresowało bardzo? Bardzo mnie to stresowało. Bo się nie kleiły te potrzeby wizerunkowe twoje własne z tym, co... Gdzieś się to wszystko poplątało. Ja jako dziecko miałam, bo ja mam wielki przywilej taki, że bardzo szybko odkryłam swoją pasję. To nie każdy tak ma, że już w dzieciństwie wie, co go kręci i co chce robić. I ja od najmłodszych lat, kiedy pamiętam, lubiłam to bardzo i sprawiało mi to wielką radość. Ja się bawiłam w ten sposób. Twoja siostra inaczej, jak czytałem, bo budziła cię o poranku magnetofonem, który rozbrzmiewał, a bardziej rozbrzmiewał twój głos i nie skończyła, znaczy nie szłaś do szkoły. W duecie z Beatą Kozidrak na przykład, okay. Która też, powiedzmy sobie, małego głosu nie ma, więc a musiałam głośno tam rozkręcić. Tak, no terroryzowałam wszystkich, bo to było właśnie coś, co ja nie wyobrażałam sobie dnia mojego bez śpiewania. I to była dla mnie przez cały czas zabawa, do momentu, kiedy właśnie wkroczyłam w show biznes i nie chcę, żeby to jakoś brzmiało jak takie, wiesz, narzekanie na to, bo to była piękna przygoda też w moim życiu i bardzo ważna, ale właśnie wtedy skończyła się moja radość z tego. I nawet doszło do takiego momentu, że ja bardzo wątpiłam w swoje możliwości. Oczywiście porównywałam się do innych wokalistek, wiesz, że one mogą lepiej, łatwiej, wiesz, wyżej, niżej i tak dalej, no to jest naturalne. Dzisiaj już rzeczywiście inaczej też patrzę na to, bo wiem, że to nie jest sport. I tutaj trudno jest ocenić tak jednoznacznie, porównać tak, każdy co innego, czego innego oczekuje po muzyce i po głosie. Generalnie liczy się to, czy potrafisz zaczarować i właśnie uwieść w jakiś sposób i dać emocje słuchaczowi. I dzisiaj to jest dla mnie najbardziej istotne i rzeczywiście widzę, że to się dzieje. Zobaczyłam, jak publiczność na to reaguje, bo ja też nie dowierzałam, wiesz, ja nie wiedziałam, z czym ja się spotkam, kiedy wyjdę znów na scenę. Miałam oczywiście wielkie opory związane z moim wizerunkiem, no bo przecież kiedyś on był zupełnie inny i okej, tak jak już zaakceptowałam siebie w miarę w lustrze, to wyjście na scenę to już był jakiś krok milowy kolejny. I to jest twoje lustro, twój przedpokój, twoja łazienka, dokładnie, jesteś sama, a tu... Dokładnie tak, a tutaj wiesz, nie wiedziałam zupełnie, jak będę oceniona. I pamiętam ten moment i potem wszystkie kolejne, kiedy ja zobaczyłam, że w ogóle nie o to chodzi w tym śpiewaniu. Także odbiorcom. Tak, absolutnie, że emocje są tak ogromne. To, co się tam dzieje, to jest magia. Właśnie, że to jest prawdziwa sztuka wreszcie. Coś, czego ja szukałam w tym, co wcześniej, wiesz, dawało mi radość, potem właśnie coś się zagubiło po drodze i nagle ja znów to odnalazłam. Znalazłam sens tego mojego śpiewania, bo ja widziałam, że jest masa ludzi, którzy potrzebują właśnie prawdy, potrzebują
wsparcia w takiej formie. I takiej szczerości przekazu. Szczerości, nie? Dokładnie. I oni po prostu się wzruszają i wreszcie ta muzyka zaczęła działać tak, jak powinna. Dlatego no, to jest niesamowite doświadczenie i publiczność mi właśnie dała to do zrozumienia i dała mi to poczucie, że jest dla mnie miejsce, że to, co robię, ma sens i że wreszcie ja się nie muszę ścigać, tylko to po prostu funkcjonuje i działa. Skoro oswoiliśmy się już ze wszystkimi życiowymi trudnościami, to dajmy teraz przestrzeń na to coś, co sprawia, że jest ci dobrze, że się czujesz... Małe przyjemności w życiu. Tak, że jesteś spełniona i że potrafisz, no właśnie, na czym się skupić wtedy? No tak, teraz jest czas specyficzny w ogóle, prawda? Dużo się o tym mówi, wiadomo, każdy z nas jakoś tam przeżywa. No jest inaczej i ja akurat ten czas wykorzystuję jako szansę taką do po pierwsze, no, jestem z dziećmi, więc to jest ta szansa nieprzegapienia ich bardzo fajnego wieku, 4-2 lata, co nie znaczy, że to nie jest kosztowne, bo jest bardzo kosztowne i fizycznie wyczerpujące i emocjonalnie też, bo ja jestem jednak człowiekiem, który, tak jak mówiłam wcześniej, przez długi czas byłam sama i lubię samotność. I czasami jej też potrzebujesz, co w życiu rodzica oczywistością nie jest. Nie jest, tak. Jest to bardzo trudne, żeby znaleźć tę chwilę i też trzeba było się tego nauczyć od nowa. Dać sobie prawo przede wszystkim do tego, bo wielu rodziców tego nie robi. Tak. Zakatowują siebie dziećmi, a dzieci sobą, nie dając czasu na stęsknienie i na skupienie się na sobie. Oczywiście i to jest duży błąd. To jest jednak w dużym stopniu rezygnacja z siebie. Z dużej części siebie, ze swojej przestrzeni. A na pewno przestawienie siebie w kąt, nie? Tak, gdzieś tak. Przynajmniej na pewnym etapie. I jeżeli nie zrobimy tego w zdrowych proporcjach i też w pewnym momencie gdzieś, wiesz, to cały czas musi pracować, bo też nie możesz mieć tego skupienia na dzieciach przez cały czas, tak przypuszczam, bo za chwilę się okaże, że one już ciebie nie potrzebują w takim stopniu, a ty zostajesz z pustką. I też tą swoją przestrzeń trzeba bardzo dobrze zagospodarować absolutnie. I pogodzić to znowu z czasem, który kiedyś ja miałam nieograniczony dla siebie, a teraz naprawdę znaleźć go, to wiesz, to trzeba pójść do łazienki i się zamknąć na 10 minut. I to jest też, no ciekawe to jest doświadczenie. No i pytasz mnie o te drobne przyjemności. To jest, ja zresztą od dłuższego czasu, właściwie od początku, kiedy jestem w tej sytuacji, staram się praktykować mindfulness. To jest bardzo modne, ale też bardzo, naprawdę bardzo przydatne narzędzie, które powoduje, że dużo łatwiej się żyje. Na czym polega? Czyli skupienie na danej chwili, czyli na tu i teraz. Bo my rzeczywiście bardzo dużo energii marnujemy na myślenie o przeszłości. Wiesz, w moim przypadku było, bo to naprawdę to jest woda na młyn, żeby wspominać, jak było cudownie, jak mogłam chodzić, tańczyć, wiesz, chodzić po górach. To nawet taka Niagara możliwości tego typu. Tak, tak. Gdybym, nie daj Boże, w to weszła, to naprawdę nic bym innego nie robiła, tylko wspominała. Albo też wymyślała, co ja bym mogła robić, gdyby było inaczej. Pewnie i tak bym połowę tych rzeczy nie robiła, no ale wyobraźnia jest bogata. Więc to, no czyli myślenie o przeszłości i przyszłości, o planach jakichś albo właśnie marzeniach, nie wiem, czyli generalnie o tym, czego nie ma, bardzo nas pochłania i dużo nam zajmuje czasu i energii. I też nas nie unieszczęśliwia zwyczajnie, bo to jest nierealne. Nie zauważamy też tego, co jest tu i teraz, godne uwagi, wartościowe, wciągające i piękne po prostu. Absolutnie tak. I jak zaczynamy skupiać się na tych drobiazgach takich, no, na tej naszej codzienności, to widzimy, naprawdę zaczynamy dostrzegać piękno, które wydaje się oczywiste, ale na przykład ja wcześniej, dzisiaj mam taki rytuał coroczny, jak właśnie teraz jest ten czas, się zbliża, kiedy zaczynają na drzewach pojawiać się pączki, a potem liście. I ja obserwuję ten proces, wiesz, każdego dnia. Ja uwielbiam też. To jest coś tak cudownego, bo to jest... A na przykład magnolia jest takim kwiatem, który kwitnie chyba tylko przez tydzień albo przez kilka dni. I znów złapać ten moment, wiesz, obserwować i potem za chwilę już nie ma tych kwiatów. Ja nigdy wcześniej nie zwracałam na takie rzeczy uwagi. Pory roku zmieniały się po prostu nie wiadomo kiedy. Nie wiesz, patrzysz, wow, w ogóle jakieś liście są na drzewach, wiesz. A już teraz, żółte, nawet już spadają. A nawet już żółte, tak. A teraz właśnie staram się to zauważyć. Wszystko obserwować i... To się wydaje brzmieć bardzo banalnie, ale kiedy to praktykujesz, to daje to tyle radości. To jest niewyobrażalne, jak my jesteśmy w stanie siebie nakarmić emocjonalnie właśnie takimi drobiazgami. Lubię dobrą kawę.
No, i to naprawdę. Więc rano też mam taki rytuał, jak wstaję. Akurat mam przyjemność, mieszkam w domu i mam drzewa za oknem. I zawsze sobie z tą kawą staję przed oknem. Dzieci latają, wrzeszczą, ale ja mówię, nie, ja się wyłączam, mam swój guziczek. I teraz mam 5 minut na to, żeby tę kawę z patrzeniem na te drzewa, właśnie, że to jest mój czas dla mnie. Wiem, że to jest taki chwilka tylko, ale naprawdę ona mi bardzo dużo daje. Słucham audiobooków, bo książki rzeczywiście rzadko mam czas, żeby tak na chwilę, nie mogę się nawet skupić, bo się dużo dzieje, ale audiobooki to jest mój taki, uwielbiam to robić, kiedy już dzieci idą spać i ja sobie wtedy wiesz, nie muszę włączać światła albo robiąc też w ciągu dnia. Więc to odkryłam i to jest moje odkrycie naprawdę cudowne. Mam aplikację, której codziennie używam. Ostatni aspekt, który chodzi mi po głowie i który gdzieś z tak zwanej dokumentacji czy researchu był dla mnie niesamowity, to taka więź, którą masz rodzinną, z siostrą. Nie wiem, czy wciąż, nie wiem, jak to wygląda, bo ja mam brata, którego bardzo kocham i wiem, że on kocha mnie też. Ale my nie mamy kontaktu ze sobą na co dzień, nawet nie mamy potrzeby zadzwonić do siebie. I jak sobie czytałem całą tą biograficzną sferę i też waszej relacji, waszego wsparcia, tych wszystkich momentów, które gdzieś były też trudne i w których mogłaś na nią liczyć, to sobie myślę, że to jest ogromny dar mieć wokół siebie ludzi, którzy pokazują, że nie tylko są, ale że mają wszelkie predyspozycje do tego, żeby być w naszym życiu ważnymi, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które są mega trudne, one są skondensowane często do czterech ścian, to okazuje się, że to, jak umiemy być z naszymi najbliższymi, z przyjaciółmi, z rodziną, stanowi podstawę naszego jakiegoś takiego jestestwa. Miałem taką sytuację, że jak się zaczęła pandemia rok temu, nie wiem, z 6 tysięcy kontaktów w telefonie i po tych 2 miesiącach okazało się, że jest 5 numerów, z którymi się komunikuje. I nie powiem, że ta cała reszta jest nieważna tych ludzi, nie? Ale zadałem sobie pytanie, na ile jest istotna w tym, co jest naprawdę prawdziwe w takiej naszej codzienności, w tym skupieniu. I stąd mnie to bardzo zaciekawiło. No ale to jest wystarczające, te 5 numerów, absolutnie. Ja też wcześniej mierzyłam to ilością, że rzeczywiście no, tylu jest znajomych, wiesz, znów ten wypadek zweryfikował bardzo moje znajomości, co było świetne. Nieraz słyszę, jak ludzie opowiadają, że no tak, no zdarza się choroba, zdarza się jakaś tam trudna sytuacja i nagle wszyscy odchodzą, zostajemy sami. I ja mam inną interpretację tego. Według mnie właśnie odchodzą ci, którzy... To nawet nie jest ich wina, po prostu nasze relacje były albo powierzchowne, albo były potrzebne w tym kontekście, one się sprawdzały danym i do czegoś nam służyły. Ale nagle w tym kryzysie rozstajemy się, kontekst się zmienił absolutnie i ci ludzie nie są w stanie odnaleźć się w tej sytuacji i dobrze, bo też my nie chcemy ich jakby obarczać tym, albo no nie chcemy też, wiesz, to jest bardzo intymna sfera też i dopuszczamy do siebie tylko bardzo bliskich ludzi w takim kryzysie, prawda, kiedy jesteśmy słabi, kiedy jesteśmy obnażeni. I tak naprawdę dla mnie to było świetne, że wycofali się wszyscy, którzy... No nie czuli się też, że są w stanie się odnaleźć przy tobie. Tak jest. I bardzo dobrze. Ja nie czułam absolutnie do nikogo żalu. Wręcz nawet byłam zadowolona z tego. I tak naprawdę przyjaciele i jakieś takie bliskie osoby dopiero zaczęły się pojawiać. Tak jak mówię, zawsze w jakimś momencie naszego życia potrzebujemy i przyciągamy do siebie inne osoby, z którymi jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, tak? I akurat okej, no jeśli chodzi o rodzinę, to fakt, że ja z siostrą, gdzieś ta relacja nasza się zgłębiła właśnie wtedy też, ale to dlatego, że ona jest 5 lat młodsza ode mnie i ja miałam 26 lat, kiedy się wydarzył wypadek, więc ona była bardzo młoda. Wcześniej ta nasza relacja była bardziej taka matczyna z mojej strony. Ja się nią opiekowałam, miałam te obowiązki z nią związane, ale raczej nie były to partnerskie takie relacje, tylko ja rzeczywiście dużo czasu jej poświęcałam też jako starsza siostra. No ale role się odwróciły, kiedy ja nagle stałam się dzieckiem właściwie bezbronnym w łóżku, które się nie mogło przekręcić z boku na bok i ona tę rolę przejęła taką opiekunki, bardzo dobrze się sprawdziła w tym. No i rzeczywiście nasze relacje wciąż są bardzo bliskie, choć zdrowe. Mamy swoje życie, każda z nas. I teraz dzieci, tak, więc też jest zupełnie inny fokus. Oczywiście. I ona doskonale to rozumie i ja również, dla mnie tutaj moja najbliższa rodzina, dzieci, mąż, to jest... Core tak zwany. Tak, tak zwany core. I też się cieszę, że oni się ze sobą dogadują, bo to wiesz, różnie bywa też
czasami te relacje rodzinne są toksyczne i zbyt bliskie i cierpi na tym tutaj to nasze podstawowe tak, środowisko, które powinno być najważniejsze, no bo gdzieś jednak to no jest ta kolejność, tak, dla może nie w sercu naszym, ale no, tej uwagi, którą poświęcamy ludziom. Taka kolejność bytowa po prostu. Tak, nie? Oczywiście. I ta relacja nasza jest bardzo fajna, zdrowa. Dzisiaj zresztą też się będziemy widzieć, więc rzeczywiście ona jest bliska. Wczoraj też się widziałyśmy, bo akurat byliśmy wszyscy na imieninach mojej mamy, więc to spotykamy się i to jest fajne. No teraz dzieci wnoszą taką już nową, wiesz, jakość do tych wszystkich relacji, zwłaszcza z dziadkami, no bo coś nowego się pojawiło, świeżego i pięknego. A ja wtedy mogę sobie usiąść i wreszcie po prostu odpocząć. Zajmujcie się nimi i wszyscy są szczęśliwi. Ale tak, no to jest ogromny przywilej i ja zawsze bardzo to doceniałam, że otaczają mnie ludzie naprawdę fantastyczni. I ja takich przyjaciół, których mam od dawna, mam też kilkoro dosłownie, ale wiem, i to nie są ludzie, z którymi ja jestem na telefonie codziennie, tylko my jesteśmy w stanie nawet przez kilka miesięcy czy dłużej nie dzwonić do siebie, ale zawsze myślimy o sobie i kiedy jest jakakolwiek sytuacja, to ja wiem, po prostu mam to poczucie w sobie spokoju, że ja, gdybym potrzebowała ich pomocy, to oni są zawsze. Albo gdybym po prostu potrzebowała porozmawiać. Po prostu ich, tak. I z drugiej strony jest tak samo, więc, bo to przecież nie chodzi o to, żeby być intensywnie ze sobą, tylko właśnie mieć tę świadomość, że możesz liczyć na drugiego człowieka i to jest bardzo ważne. Że jest ktoś, kto myśli o tobie, nawet jeśli tak. Tego nie sygnalizuje. I cię też nie ocenia, akceptuje cię takim, jakim jesteś. Po prostu to jest to, nic więcej. I takich ludzi też jest, mówię, kilkoro, ale też przez całe życie są takie etapy, że się pojawiają. Pojawiają się i znikają za chwilę, ale wynosimy z tej nawet krótkiej czasami, nawet czasem takiego spotkania jak nasze dzisiaj, wynosimy tak dużo nawzajem, że to gdzieś już, wiesz, mamy kolejną cegiełkę do tego naszego życia dołożoną. I jestem bardzo uważna na relacje, na znajomości, na spotkania, na właśnie na rozmowy. Trudno ci będzie w to uwierzyć, ale ja raczej jestem introwertywna i mało rozmawiam, opowiadam o sobie, nie lubię tego zazwyczaj, ale kiedy już wchodzę w rozmowę, to robię to bardzo aktywnie i też słucham i jakby chcę, żeby to była jakaś wartość zawsze. I naprawdę spotykam tak fascynujących ludzi na swojej drodze, którzy mają, wiesz, bo ta moja historia nie jest wyjątkowa, naprawdę jest, każdy z nas ma swoją wyjątkową i tak wiele możemy się wzajemnie uczyć od siebie, to jest dla mnie najpiękniejsze w tym całym procesie i to jest właśnie jedna też z tych cennych bardzo rzeczy, które dostałam w wyniku tego, co się stało, że ja nagle zaczęłam spotykać innych, pięknych ludzi, którzy pokazali mi inny świat i inne wartości. I po prostu czuję się dzisiaj, wiesz, spokojniejsza, szczęśliwsza, jeżeli używać tego słowa szczęście. To czuję się dobrze ze swoim życiem. To dobra puenta na koniec z twoich ust płynąca. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bo nawet jeśli nie będziemy do siebie dzwonić 5 razy w tygodniu, co pewnie nie spodobałoby się Kubie, to ja tę rozmowę zapamiętam na długo i bardzo za nią dziękuję, nie tylko w swoim imieniu, ale też wszystkich widzów, którzy, zakładam, mogli z niej czerpać mnóstwo takich prawdziwie ludzkich emocji. Moniko, bardzo dziękuję. Dziękuję również.